bezpieczeństwa przez tak zwany koncert mocarstw, czyli wybrane wielkie strony świata. W wystąpieniu głowy naszego państwa poruszony został bardzo ważny temat związany z agresywnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy. Za swój obowiązek Polska uważa zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na źródła zagrożenia dla pokoju światowego, które wynikają z zamrożonych konfliktów, okupacji i siłowej zmiany granic, jakie mają miejsce na obszarze Europy Wschodniej. Społeczność międzynarodowa nie może przejść nad nimi do porządku dziennego, a agresorzy powinni spotkać się z adekwatną reakcją na swoje działania. Andrzej Duda, Radio Koncita, odniósł się do wystąpienia Donalda Trumpa w ONZ, który kilkukrotnie mówił o Polsce. To dobrze prognozuje naszej dalszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział prezydent Polski. Prawnik Marcin Jakubczyk jest optymistyczny w tej kwestii, ale czeka na konkrety, czyli powstanie amerykańskich stałych baz w naszym kraju. Jest to potężna inwestycja, która może wynosić około 2 miliardów dolarów na postawienie takich w pełni wyposażonych baz stałych wojsk amerykańskich w Polsce. Niemniej jednak przybliża nas to do osiągnięcia takiego naprawdę 90%, powiedziałbym, bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę oczywiście z sąsiedztwa Rosji i tutaj też trzeba prowadzić rozważną politykę. Osobiście uważam, że nie powinno tutaj być kursu na jakieś twarde starcie. Andrzej Duda mówił także, że Polska przywiązuje wyjątkowe znaczenie do ochrony praw człowieka, czego wyrazem jest między innymi kandydatura naszego kraju do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2020-2022. Prezydent podkreślił również, że nasz kraj chce wrócić do aktywnego udziału w misjach pokojowych ONZ. W Toruniu trwa wizytacja zarządu generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Podczas czterodniowego spotkania redemptoryści dyskutują o przyszłych działaniach zgromadzenia. Wizytacja w Polsce to tylko jedna z wielu, które odbywają się w tym roku w Zgromadzeniu Redemptorystów, mówi przełożony generalny zgromadzenia ojciec Michael Brel. Odwiedzamy 82 kraje, 5 tysięcy redemptorystów. Trzeba zaznaczyć, że to nie jest tylko wizytacja w Polsce, ale na całym świecie. Wszystko po to, żeby wsłuchać się w głos całej wspólnoty redemptorystów. Najważniejszą rzeczą, o której tutaj rozmawiamy, są nasze dzisiejsze potrzeby, czyli wspólna praca na rzecz opracowania strategii i planów głoszenia dobrej nowiny, by kontynuować naszą misję redemptorystów. W dyskusjach pochylamy się nad problemami współczesnego świata, mówi prowincjał prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok. Czasem powinienem głowę podnieść i zobaczyć, że gdzie indziej są problemy, które mnie powinny też interesować, w które też powinienem się zaangażować. Jak powiedział ojciec Mariusz Mazurkiewicz, wizytacja to także czas na autorefleksję. Aby każdy się skonfrontował, czy rzeczywiście jest redemptorystą, chce być redemptorystą, wypełniać to, do czego został powołany przez Pana Jezusa, czyli do głoszenia rzeczywiście Ewangelii ubogim opuszczonym. Spotkania redemptorystów odbywają się we Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, bez opadów jedynie na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Kaszubach, Żuławach i na Warmii, 16 w centrum do 21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu wschodnim okresami dość silny, na północy, wschodzie i południu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Początkowo na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do 55 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 hektopaskali. Radio Koncita. Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Włączeni modlitwem, modliła się małżeństwo Tadeusz i Marta w parafii przyjmienia Pańskiego w Garbowie. Jezu Bosijasz. Druga tajemnica światła, objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Na tej uczcie weselnej Jezus zamienia wodę w wino, a na ostatniej wieczerzy przeistoczy wino w swoją krew. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. W ten sposób mogą oni uniknąć kary, korzystając z tak zwanej klauzuli. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zbieramy pieniądze na leczenie 5-letniej Marysi. Dziewczynka w lipcu dowiedziała się, że ma raka mózgu. Pomóc jej mogą tylko lekarze w Meksyku. Koszt leczenia to 900 tysięcy złotych. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Radio to dziennikarze, radio to goście i słuchacze. I właśnie goście i dziennikarze ofiarowali przedmioty, które można zobaczyć na stronie internetowej www.polskieradio.pl. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Można pomóc także wysyłając SMS o treści radio pod numerem 72365. Szef brytyjskiego MSZ-u przyznał, że działania Rosji są na czele listy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, dalsze naruszenie przez Moskwę międzynarodowego ładu może być kupione bardzo wysoką ceną. Jeremy Hunt ujawnił, że jego spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławorowem na marginesie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Siergieja Skripala. Wielka Brytania oskarża o to Rosję. Rosja ma spore wpływy w świecie i chcemy, żeby stali się siłą działającą na rzecz dobra, powiedział szef brytyjskiego MSZ-u i dodał: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chińskie Ministerstwo Obrony krytykuje Stany Zjednoczone za użycie bombowców do lotów patrolowych nad terytorium Morza Południowochińskiego. Ten sporny obszar Chiny w większości Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uznał za prowokację. Zaapelował też do USA o powstrzymanie się od działań godzących w relacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Stosunki obu państw są obecnie niezwykle napięte, nie tylko ze względu na wojnę handlową, czy wzajemne objęcie produktów eksportowanych do państwa drugiego, teraz i w godzinę śmierci
śmierci naszej mamy. Pekin stanowczo protestuje przeciwko planom sprzedaży na Tajwan części zamiennych do myśliwców bojowych. Teraz i zawsze. Kontrakt na dostawę uzbrojenia opiera na ponad 330 milionów dolarów. USA, a także część sąsiadów Chin. Niepokoi z kolei umacnianie się chińskiej obecności także militarnej na spornych akwenach Morza Południowochińskiego, gdzie w ostatnich latach Chiny wybudowały sztuczne wyspy. Na niektórych stworzono też instalacje mogące służyć do celów wojskowych. Relacjonował korespondent Polskiego Radia w Pekinie Tomasz Zajewicz. I wzywanie do nawrócenia. Polskie Radio 24. Jak ten Bartymeusz głośno wołał, gdy Jezus wstępował do Jerycha. Nie mogli go uciszyć. Ulituj się, ulituj. Czy nauczyciel i świadek Królestwa Miłosierdzia mógł przejść obojętnie? W bardzo ciekawym wątku. Podszedł i po krótkiej rozmowie powiedział do ślepca, przejrzyj. A ten ujrzał nie tylko twarz Chrystusa, ale i prawdę, wątpliwe, że wytrwała wiara otwiera serce Boga. Dla Amerykanów szukać Bin Ladena, osamy Bin Ladena w Afganistanie. To były interesy Rudolfa Skowrońskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna mam z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna mam z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To są sprawy historyczne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To znaczy jest to zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na rzecz o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Szybocicach modlił się Ryszew, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Czwarta tajemnica światła, przemienienie na górze tam. Uznawane są legalne władze, to tego się nie robi. Trzej rybacy z Galilei padli na twarz. To była jakaś operacja służb? Ujrzeli chwałę Jezusa i usłyszeli głos Boga Ojca.
która tę operację miała na celu. Gdy Jezus rozmawiał o swojej bliskiej śmierci z prorokami, Piotr twierdząc i tracąc pewność siebie, zaczął mówić o namiotach jak dziecko, które nie wie, co ma zrobić. Działając w Afganistanie, kiedyś Szaweł, widząc blask tej chwały, na trzy dni oślepnie. Ścieżek z rosyjskich tropów, czy też bardziej nawet sowieckich tropów. Dlatego, że jeżeli ktoś... Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, moja kocica, dlaczego Ty w ogóle nie zostałaś kicą? A może śliczna Ty moja, śliczna moja Ty kocica może być chciała zostać kicą? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Autora biura paszportu w Warszawie, a potem przez 5-4 lata funkcjonariusz rezydentury wywiadu komunistycznego w Berlinie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zachwać za cząstkę różańca, modliła się Wanda z Niemiec. Zapłać. Piąta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii. Ojciec nie usłyszał z ust człowieka to wspomniane dariusz, tak przejmującej modlitwy jak ta arcykapłańska prośba syna. Potem Jezus przemienił wino w swoją krew, aby wszyscy, za których umrze na krzyżu, byli w królestwie wiecznej paschy. Wobec Pasy, bo niebo to ciągłe przechodzenie od miłości do jeszcze większej miłości. Czy Skowroński, jeżeli uznajemy, że był wcześniej zwerbowany przez Stasi,
przeniknął do części swojej wolności podziemnej. Wszedł w współpracę bardzo mocno z elitarnym wydziałem Departamentu Pierwszego. No nie był podwójny agent. To jest chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Został przyjęty przez DNP. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc miłota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To bardzo ciekawe. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Człowieka przez kilkanaście lat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A czy ma się dobrze, czy nie? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dwoje małoletnich wówczas. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, przeprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, po Twoją obronę, uciekamy Dzień Święta Boża Rodzicielko z naszymi prośbami. Czas nie gardzić potrzebach naszych, ale od szlakich złów przeprowadzić. Czas na zawsze zdrowie. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Dziękuję za to, że wspólnej modlitwy modliła się Ania z domu w parafie świętego Jakuba. Aby w ogóle się ujawnił. Maryjo niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, o którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli, uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.
Matko Najświętsza, sprawiaj, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego pomocą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Do obozu solidarnościowego, do ludzi podziemia. Wszystko, znaczy nie wszystko, ale miał kontakty z ludźmi, którzy potem robili karierę po transformacji ustrojowej. I e-bogactwo, które miał, które zgromadził przy pomocy Departamentu Pierwszego, mógł redystrybuować, nie tak jak Dariusz Żywieczerski, na rzecz tej strony solidarnościowej. Na przykład, ja mówię, na przykład, prawda? I ta wiedza jest, gdzie poszły pieniądze, komu, na ile, na jaką kampanię wyborczą, jaki komitet wyborczy i tak dalej. I tu warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo w momencie, w którym Rudolf Skowroński zniknął, toczyły się sprawy i w sądach, i w prokuraturach. Między innymi na ławie oskarżonych zasiadał były prezydent Łodzi Marek Czekalski. Był oskarżony o przyjęcie od Rudolfa Skowrońskiego 200 000 złotych łapówki. Tego typu sprawy, które wtedy toczyły się w polskich organach ścigania przed polskimi sądami, mogły być takim katalizatorem do tego, że Rudolf Skowroński zniknął. Czy to jakiś pobożny Witold Katowski? Tylko to bardzo wygodne. Znika Ministerstwie Finansów i tu komentarz wspomnianego już pułkownika Aleksandra Makowskiego w wywiadzie dla Tygodnika Przegląd w czerwcu 2013 roku, który mówi tak: prokuratura szukała go na całym świecie, jest w końcu za jakieś sprawy, które są przykładnie aktualne. No jakoś tak nie brzmi to zbyt poważnie. Piotr Wojciechowski, no pewnie, ale też przypomnę sobie w jakim momencie który nam kupował lody, jaka jest, jakie są hasła wyborcze, jaka jest determinacja braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Ta atmosfera i klimat polityczny na pewno miał pewną ucieczkę do Faskowskiego. To jest obecnie. Natomiast wydaje się, że jakby ciężar jego wiedzy tkwi jakby w rozsupłaniu tej ilości transakcji korupcyjnych. Pamiętajmy, że dużą wiedzę na jego na temat tego Faskowskiego, czy metod jego działań gospodarczych, towarzyskich, mają dwie osoby. Jedna to jest pułkownik Aleksander Makowski,
nam podał, ile, gdzie, w jakich okolicznościach ona mogłaby być rzeczywiście no, dynamitem politycznym w Polsce. Czy w takim razie będzie determinacja, żeby odnaleźć Rudolfa Skowrońskiego? Bo prokuratura pokazała, że jednak ekstradycja Dariusza Cytusa Przywieczerskiego no, jest jednak sukcesem i takie rzeczy trzeba robić. Co będzie w przypadku Rudolfa Skowrońskiego? Czy za kilka, kilkanaście dni, a może za kilka miesięcy pojawi się Rudolf Skowroński? To trochę dostawy. Przywieczerski, trochę starszy od Skowrońskiego, prowadził oficjalną działalność w Stanach Zjednoczonych. Namierzenie do miejsca pobytu nie było żadnym problemem, podejrzewam, że służby. Cześć, już w piątek zapraszamy przed telewizory o godzinie 18.15 na program Westerplatte Młodych na antenie telewizji Trwam. W czym samotność może pomóc człowiekowi? Ten temat podejmą młodzi z ruchu Czystych Serc. W naszym programie powiedzą oni o tym, czy samotność jest dobra i jaki wpływ ma na człowieka. Pamiętajcie, w piątek godzina 18.15 w telewizji Trwam. Do zobaczenia. Dopaść go wreszcie. No to... Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, każdy logicznie myślący i widzący rzeczywistość zauważa walkę światowych centrów antyewangelizacyjnych z Kościołem katolickim. Teraz ta walka w ostatnich latach przybrała na sile. Zauważamy działania na ludzi także w naszej ojczyźnie przez m.in. media, filmy, kabarety, propagandę szeptaną, by odebrać dobre imię i zohydzić Kościół i wiarę w Pana Boga. Ale co by było z Polską, z nami, z naszym zbawieniem, gdyby nie oddani powołaniu Panu Bogu i ludziom ofiarny kapłan? A choć zdarzali się, czy zdarzają, także i pustki sławy, to musimy uczciwie patrzeć na rzeczywistość. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy serdecznie do pisania następnej książki przez rodzinę Radia Maryja, kapłana w moim i naszym życiu. Książki o kapłanach oddanych Panu Bogu, Kościołowi i ludziom, których spotkaliśmy. Którzy wpłynęli na nas dobrze. Piszemy na adres Radio Maryja, ulica Żwirki, Nigór 87100. To stopisko na kopercie nasza książka. Czekamy na wypowiedzi Państwa na piśmie do 30 października bieżącego roku. Bo za współpracę, zrozumienie, za ewangeliczną postawę, apostolską postawę. Co się z tym stało? Znaczy, czy przypadkiem jednocześnie Skowrońskiego w oparciu o ten film, najprawdopodobniej film, to stworzono tylko po to, żeby robić biznes, wyjeżdżać na zachód, legalizować, też legalizować. Jezu, ufam Ci, 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 Jezu, ufam Ci. Panie, jesteś dobrym pasterzem, czego mi przy Tobie nie braknie. Prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć i orzeźwiasz moją duszę. Jezu, ufam Ci, 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 Jezu, ufam Ci. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Stół obfity dla mnie zastawiasz wobec moich przeciwników. Ja bardzo dziękuję moim gościom Witoldowi i Piotr Wojciechowski, a ja się z Państwem żegnam i zapraszam do usłyszenia. Dobrej nocy. Reklama. Michała Wierzchowa na Nowogrodzie? Także, że Wam nadaje nasze radio Konfika. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa. Laptopa nowego sobie kupili, proszę Państwa. 21. Dla Prawa i Sprawiedliwości
Koalicji Obywatelskiej. Tak wygląda najnowszy sondaż CBOS-u dotyczący wyborów do sejmików wojewódzkich. Od początku bieżącej kadencji rząd przeznaczył 250 mln zł na politykę senioralną, mówi minister Elżbieta Rafalska. Wysoki rangą dowódca w strukturach tzw. państwa islamskiego stanął przed sądem w Paryżu. Zapraszam. Gdyby wybory do sejmików wojewódzkich odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddałoby 34% wyborców. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Druga koalicja obywatelska traci do PiS-u 19 punktów procentowych. Na nią chciałoby zagłosować 15% ankietowanych. Kukiz 15 cieszy się poparciem 8%, a PSL 5% badanych. Takim samym poparciem cieszy się Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Na SLD Lewice Razem chce zagłosować 3% wyborców. Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie mają 1% poparcie. Tyle samo wyborców zadeklarowało chęć oddania głosu na inny komitet wyborczy. Badanie przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 6-13 września 2018 roku, na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej grupie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości Polska Energia w stulecie niepodległości napisał, że sektor energetyczny jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa państwa. Gala została zorganizowana przez ministra energii w Gmachu Głównej Politechniki Warszawskiej. List odczytał minister Marek Suski. Branża energetyczna pozostaje strategicznym sektorem realizującym nasze ambitne cele rozwoju. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sprawny sektor energetyczny jest gwarantem bezpieczeństwa państwa. Rząd podejmuje długofalowe działania służące temu celowi. Zapewnienie nowych źródeł dostaw energii, utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów, wreszcie budowa gazociągu łączącego Polskę ze złożami gazu w Norwegii. To zaledwie część. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio 24. Około 250 mln zł przeznaczył rząd na politykę senioralną od początku bieżącej kadencji, wyliczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Niemal połowa z tych pieniędzy wspiera wieloletni program Senior Plus. W nim uczestniczy zaś około 500 000 seniorów korzystających z placówek dziennego pobytu, mówi minister Elżbieta Rafalska. W samym 2018 roku powstanie ponad 8200 miejsc, 100 domów seniora i 230 klubów seniora. To nowa taka forma, która została przez nas wprowadzona, mniejsza od codziennego pobytu. W kraju działa obecnie ponad 560 klubów dziennego pobytu dla seniorów. Członkowie spotkali się przed południem z przedstawicielami rządu w siedzibie resortu rodziny. 942 skargi wpłynęły w 2017 roku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działalność mediów publicznych i komercyjnych, poinformował szef rady Witold Kołodziński, który zaprezentował dziś w Senacie sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności organu. Jednym z najważniejszych działań rady we wspomnianym okresie był rozwój naziemnej radiofonii cyfrowej, tłumaczył przewodniczący. Czegoś, co było kontrowersyjne dla obecnych nadawców tematem, czyli określenia rady switch-offu. Przygotowaliśmy szeroką ofertę multipleksów dabowskich, lokalnych, a więc otwieramy rynek radia cyfrowego dla nadawców komercyjnych. W 2017 roku z inicjatywy rady zwołano także okrągły stół medialny, podczas którego po raz pierwszy udało się zebrać reprezentatywne środowisko nadawców telewizyjnych. Senatorowie posłuchali dziś także informacji na temat ubiegłorocznej działalności Rady Mediów Narodowych. Przewodniczący Krzysztof Czabański powiedział, że głównie realizowała ona ustawowe zadania. Koncentrowały się na kształtowaniu władz spółek mediów publicznych oraz na kształtowaniu rad programowych tychże mediów. Również podjęliśmy parę apeli pod adresem mediów publicznych oraz zapoznawaliśmy się na bieżąco z efektami działań mediów. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji Rady Mediów Narodowych odbędzie się jutro.
wysokiej arkuduchowca w strukturach tak zwanego państwa islamskiego przed sądem. Od dziś jego proces toczy się w Paryżu oraz z nim na ławie oskarżonych zasiada starszy z jego synów. Na 50-letnim Lotfim Galilejskim starszy Karim ma 23 lata, ciążą zarzuty przygotowywania zamachów terrorystycznych. Młodszy w październiku stanie przed sądem. Dla nieletnich cała trójka została zatrzymana w 2015 roku na granicy syryjskiej. Znaleziono przy nich ponad 8000 euro i niemal 4000 dolarów. W Syrii, w szeregach dżihadystów, gdzie Lotfi był odpowiedzialny za sprawy komunikacji, spędzili ponad półtora roku od powrotu do Francji i planowali zamachy na terytorium Piątej Republiki. Według dochodzenia prowadzonego przez francuskie jednostki antyterrorystyczne, ojciec wraz z synami planowali m.in. zamach na wieżę Eiffla. W ich mieszkaniu znaleziono podręcznik w pilotażu samolotów typu Boeing oraz skrypt mający im pomóc w wyprodukowaniu ładunków wybuchowych. Natrafiono również na dane dotyczące lokalizacji wieży Eiffla oraz na bogatą dokumentację o zamachu na World Trade Center. Lotfi i jego syn Karim odrzucają oskarżenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ale wyznając sami pomoc, człowiek ucieka przed samym sądem. Będzie zmienne. Na północy może padać deszcz na termometrach od 8 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Na wybrzeżu będzie nieco silniejszy, a okresami porywisty. Polskie Radio 24. Z powem wszystko. 6 minut po 21. Promenażowane królestwo ponadto północ, świecące dni od tamtą. To są te Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. Dziś czwartek, 27 dzień września. Zapraszam na wieczorne podsumowanie wydarzeń. Polska zaproponowała Stanom Zjednoczonym kilka lokalizacji pod bazę wojskową. Przedstawicielami Stanów Zjednoczonych będą mogli wybrać miejsce, w którym ta baza mogłaby się w Polsce znajdować. Będzie tryb przyspieszony w rozpatrywaniu przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości pytań Sądu Najwyższego. Są tryb przyspieszony, nie wyznacza sędziom żadnych konkretnych terminów na rozstrzygnięcie sprawy. Pisał Romuald Kalinicki, przeprasza ofiary wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Traktuję to jako priorytet. Pragnę w tym miejscu przepraszam. Jako nasza matka, abyśmy uczyli się przyjmować. Jesteście klubą Wojska Polskiego. Przysza. Wiem, jak głęboki jest w was nasz polski patriotyzm. Polskie Radio 24. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska przedstawiła Stanom Zjednoczonym kilka propozycji lokalizacji stałej bazy wojskowej. Podczas konferencji prasowej na zakończenie wizyty w Nowym Jorku, gdzie polski prezydent brał udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Andrzej Duda zadeklarował, że nasz kraj ma pokryć koszty wymagane infrastruktury, które szacowane są na 2 miliardy dolarów. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że stała obecność Armii Stanów Zjednoczonych wzmocni bezpieczeństwo naszego kraju. Poinformował, że Polska przedstawiła już swoje propozycje i są one znane w Waszyngtonie. Władze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych będą mogli wybrać miejsce, w którym ta baza mogłaby się w Polsce znajdować. Kilka propozycji jest. Polska na własny koszt przygotuje potrzebną infrastrukturę. Prezydent powiedział, że koszty przygotowania infrastruktury oszacowano na 2 miliardy dolarów, co w polskich realiach powinno być wystarczające. Takie są nasze wyliczenia, jeżeli one nie pokrywają się z wyliczeniami przedstawicieli Pentagonu. Ja mogę zapewnić, że my sobie poradzimy. Mogą być spokojni, że infrastruktura będzie przygotowana zgodnie z ich oczekiwaniami. Prezydent dodał, że Polsce zależy na wzmocnieniu bezpieczeństwa poprzez stałą obecność wojsk amerykańskich. Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Andrzej Duda rozmawiał między innymi z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Po tym spotkaniu prezydent ocenił, że relacje polsko-izraelskie powróciły do normy. Podczas nowojorskiego szczytu prezydent Andrzej Duda odbył 4 spotkania bilateralne z przywódcami autonomii palestyńskiej, Jordanii, Albanii oraz Izraela. To ostatnie było zaplanowane na niespełna pół godziny, a przedłużyło się do 50 minut. Po spotkaniu prezydent Duda powiedział, że relacje polsko-izraelskie układają się bardzo dobrze. Jakiekolwiek zachwiania, to one dawno już nie mają miejsca. Poza formalnymi spotkaniami szczytu ONZ był okazją do krótkich, kurtuazyjnych rozmów z innymi politykami. Pierwszą Andrzej Duda odbył z prezydentem Trumpem podczas powitania na poniedziałkowej kolacji dla światowych przywódców. Andrzej Duda wdał się także w pogawędkę z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, gdy siedzieli obok siebie na konferencji w sprawie misji pokojowych. Siedzieliśmy koło siebie, Polak z Polakiem, zaczęliśmy rozmowę normalną grzecznościową jak dwóch znających się ludzi. Nie ma w tym dla mnie nic nadzwyczajnego, nie rozmawialiśmy o polityce. Powiedział prezydent, tłumacząc, że spotkanie było przypadkowe i wynikało z powodów organizacyjnych. Z Nowego Jorku Marek Wokus i Polskie Radio. Będzie tryb przyspieszony przy rozpatrywaniu przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości pytań polskiego Sądu Najwyższego. Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi pomoże rozwiać poważne wątpliwości. Tak decyzję tłumaczy prezes Trybunału. Sąd Najwyższy wysłał na początku sierpnia pytania dotyczące przepisów określających przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu przez nich 65 roku życia. Zwrócił uwagę na zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasady prawa unijnego oraz na zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. Niezależność sędziowska jest gwarantowana przez prawo Unii Europejskiej, napisał prezes Trybunału w uzasadnieniu dotyczącym trybu przyspieszonego. Dodał, że wątpliwości polskiego Sądu Najwyższego dotyczą filaru systemu sądowniczego całej Unii. Sam tryb przyspieszony nie wyznacza sędziom żadnych konkretnych terminów na rozstrzygnięcie sprawy. Pracownicy unijnego Trybunału powiedzieli Polskiemu Radiu, że kiedy włoski Trybunał Konstytucyjny skierował pytanie do Luksemburga i zwrócił się o tryb przyspieszony, bo chodziło o terminy przedawnienia przestępstw VAT-owskich, wtedy wyrok zapadł po 10 miesiącach. Teraz, zgodnie z regulaminem, wyznaczony zostanie termin rozprawy, w której oprócz przedstawicieli polskiego rządu, Sądu Najwyższego i Komisji Europejskiej będą mogli też wziąć udział przedstawiciele pozostałych krajów członkowskich. Po rozprawie swoją opinię przygotuje rzecznik generalny Trybunału i na jej podstawie sędziowie podejmą decyzję i ogłoszą wyrok. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. Wkrótce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma trafić też skarga Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Zatem obie te sprawy będą rozpatrywane równolegle. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Na warszawskiej Pradze zaprezentowano dziś normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w diecezji warszawsko-praskiej. Przedstawione zasady dotyczą prewencji nadużyć seksualnych wobec małoletnich. Biskup Romuald Kamiński przeprosił ofiary wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Traktuję to jako priorytet i pragnę w tym miejscu powiedzieć przepraszam i uczynić wszystko, aby ci, którzy poczuli się skrzywdzeni, mieli możliwość bezpiecznego powrotu do kościoła i odzyskali zaufanie. Normy zawierają m.in. wskazówki dla duszpasterzy i wszystkich osób pracujących w różnych grupach kościelnych, po to, aby ich postępowanie podkreślało wielką wrażliwość na to, co jest dobrem i godnością człowieka, szczególnie tego młodego, mówił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Stolarczyk. Aby również nieśli taką wrażliwość na to wszystko, co dzieci i młodzież mogą nieść w swoim życiu i w jaki sposób oni mają obowiązek zauważyć wtedy, kiedy będą skrzywdzone te dzieci, po to, aby we właściwy sposób zareagować. Przedstawiony dziś dokument zawiera również porady dotyczące postępowania wobec informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia dzieci i młodzieży. W diecezji powołany jest specjalny zespół osób weryfikujący zgłaszane sprawy. W ciągu 26 lat historii diecezji warszawsko-praskiej zostało według procedur kościelnych wszczętych 12 postępowań dotyczących seksualnego wykorzystania dzieci i młodzieży przez duchownych, z czego 2 okazały się bezpodstawnymi oskarżeniami. Z 10 spraw 3 zostały zakończone, a 7 wciąż się toczy. Północ, południe. Program informacyjny Data ustanowienia Święta Wojsk Obrony Terytorialnej jest nieprzypadkowa. 28 września 1939 roku rozpoczęło się formowanie Polskiego Państwa Podziemnego, które w okupowanym kraju dowodziło wielotysięczną Armią Krajową, a terytorialsi nawiązują właśnie do tradycji tej formacji. To jest naszym celem, upomnieć się o pamięć o nich, o ludziach, którzy 79 lat temu zapoczątkowali powstanie Polskiego Państwa Podziemnego i dokonali czegoś wielkiego, bo w przeciągu niecałych 5 lat zbudowali potencjał prawie 400 tysięcy żołnierzy. Mówi dowódca WOT generał Wiesław Kukuła. Za pielęgnowanie pamięci o przodkach terytorialsi usłyszeli podziękowania